chrzest, który ustanowił Jezus. Chrystus Pan po chwalebnym zmartwychwstaniu, lecz przed niepowstąpieniem, dokonał wielkiego postanowienia, upoważnił swych uczniów do kazania i nauczania Ewangelii oraz wykonywania obrzędu chrztu. A Jezus, przybliżywszy się, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je chować wszystko, cokolwiek wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca świata. W powyższych słowach Zbawiciel ustanowił chrzest, który jest widzialnym znakiem odrodzenia w Chrystusie i uroczystą formą zawarcia przymierza z Bogiem. Chrzest ten staje się początkiem chrześcijańskiego życia i wstępem do społeczności Syna Bożego, czyli Jego Kościoła. Jest zatem doniosłym aktem o znaczeniu sięgającym wieczności i decyzją, której nie można podjąć w sposób bezwolny lub lekkomyślny. Dlatego obrzęd ten uwarunkowany jest szeregiem okoliczności natury ewangelicznej. Pierwszym warunkiem prawdziwego chrztu jest znajomość zasad chrześcijańskiego życia. Jezus powiedział: idźcie więc i nauczajcie, chrzcząc je. Nauczanie prawd wiary winno poprzedzać chrzest, obejmując wszystko, co Zbawiciel nakazał swym uczniom. Nauka ta jest źródłem wiary chrześcijańskiej i to zarówno w znaczeniu religijnej wiedzy o Bogu i Zbawicielu, jak samego aktu wiary. Wiara bowiem powstaje według słów apostoła Pawła ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Do dzieci nie można oczywiście zastosować wymaganego przez Biblię katechumenatu. Niemowląt niczego nauczyć nie można z zakresu teologii i etyki chrześcijańskiej. Niemowlę nieświadome jest nawet własnego istnienia. Drugim warunkiem prawidłowo przyjętego chrztu jest wiara, bez której nie można podobać się Bogu i która wiedzie do odnowy życia. Ona również musi poprzedzać chrzest. Kto uwierzy, a ochrzci się, oświadczył Jezus, będzie zbawiony, lecz kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeżeli kto się nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. W akcie wiary występuje obok elementów uczuciowych i wolicjonalnych również pierwiastek natury poznawczej. Akt wiary jest nie do pomyślenia bez udziału świadomości i rozsądku. Niemowlę nie jest w stanie spełnić powyższego warunku, nie korzysta z funkcji myślowych, nie może wierzyć, akt wiary nie może więc dojść do skutku. W tym znaczeniu chrzest niemowląt pozbawiony jest istotnego sensu. Dalszy warunek chrztu wymienia apostoł Piotr. Czyńcie, mówi, pokutę i niechaj każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Niemowlę nie jest w stanie żałować za grzechy i czynić pokuty. Jest niezdolne do jakiejkolwiek analizy dobra i zła. Innym warunkiem chrztu świętego jest wyznanie wiary. Pismo Święte wspomina o pewnym etiopskim dworzaninie królewskim, któremu ewangelista Filip opowiadał o Jezusie. Gdy Filip pouczył swego dostojnego rozmówcę o Zbawicielu świata i zasadach chrześcijańskiego życia, Etiopczyk odczuł potrzebę ofiarowania swego serca Jezusowi i zapragnął chrztu. Wówczas Filip oświadczył: jeśli wierzysz z całego serca, jest to możliwe. Dworzan królewski zrozumiał, że winien wyznać wiarę w Chrystusa, odrzekł więc uroczyście: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Sprawozdanie biblijne podaje następnie, że Etiopczyk kazał zatrzymać powóz i obaj Filip i dworzanin wstąpili do wody, gdzie odbył się obrządek chrztu. Niemowlę nie może złożyć wyznania wiary. Nie jest w stanie spełnić żadnego z istotnych warunków chrztu ustanowionego przez Chrystusa.
Biblijny chrzest poprzedzony pouczeniem i żywą wiarą wymaga przede wszystkim świadomości. Może być udziałem wyłącznie osób rozporządzających pełnią władz duchowych i odpowiedzialnych za swoje życie, tych, którzy rozumieją znaczenie czynów i mogą kierować swym postępowaniem. Chrzest niemowląt nie odpowiada Słowu Bożemu. Dlatego Biblia stoi na stanowisku wyłącznie chrztu osób dojrzałych duchowo. We wszystkich sprawach życia i wiary najdoskonalszym wzorem jest Jezus Chrystus, co do chrztu pozostawił własny przykład. Ewangelia mówi, iż nie został ochrzczony w okresie niemowlęcym, lecz w wieku duchowej i umysłowej dojrzałości, pozwalającej na krytyczną ocenę podejmowanych przez siebie decyzji. Wtedy to, pisze Mateusz, nadszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać mu się ochrzcić, lecz Jan chciał go powstrzymać od tego i rzekł: ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus zaś odpowiedział mu: zgódźcie na to, niech teraz tak będzie, bo godzi się, abyśmy w ten sposób wypełnili wszystko, co słuszne. Wtedy Jan zgodził się na jego żądanie. Chrystus Pan nazwał chrzest wypełnieniem wszystkiego, co słuszne. Z przykładu Chrystusa wypływa ważna zasada. Przystępujący do chrztu winien rozumieć znaczenie świętego obrzędu dokonywanego w imię i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dlatego chrzest ma być poprzedzony należytym przygotowaniem umysłu i serca. Nikt tego nie może uczynić w zastępstwie chrzczonego. Udział osobisty jest nieodzownym elementem ważności chrztu. Musimy szczerze przyznać, że chrzest niemowląt daleki jest od pouczeń Biblii. Toteż znany historyk kościelny ksiądz dr Józef Umiński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, stwierdza, że chrzest ten jako ogólny zwyczaj wszedł w użycie dopiero w III wieku po Chrystusie. Za czasów Chrystusa i w pierwotnym Kościele Apostolskim niemowlęta nie były chrzczone. Kościół poucza, że chrzest jest sakramentem umożliwiającym przyjmowanie innych sakramentów. W katechizmie rzymskokatolickim księdza de Harba, w przekładzie księdza biskupa Likowskiego, czytamy następującą wzmiankę o przyjmowaniu sakramentów w ogóle. Jak powinniśmy przyjmować sakramenta święte, abyśmy przez nie łaski boskiej dostąpili? Powinniśmy je, brzmi odpowiedź, przyjmować godnie. Jaki grzech popełnia przyjmujący niegodnie sakrament święty? Popełnia, pisze ksiądz Likowski, grzech ciężki zwany świętokradztwem. Skoro tak się ma rzecz z przyjmowaniem sakramentów, to biorąc pod uwagę stan absolutnej nieświadomości niemowlęcia ze wszystkimi okolicznościami temu stanowi towarzyszącemu, należy wątpić w to, czy którykolwiek z setek milionów chrześcijan przyjął sakrament godnie. Można zaryzykować twierdzenie, że około 500 milionów rzymskich katolików oraz tyle samo wiernych innych wyznań wzorujących się na Kościele katolickim przyjęło chrzest w święty sposób nieprawidłowy, a nawet niegodnie. Kościół uzasadnia konieczność chrztu niemowląt potrzebą uwolnienia się od kary grzechu pierworodnego. Jednakże chrzest nie ma mocy gładzenia żadnego grzechu, a tym mniej pierworodnego. Jest tylko zewnętrznym znakiem nawrócenia i przymierza z Bogiem. Święty Jan Chrzciciel wskazał na Chrystusa jako baranka gładzącego grzechy świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W związku z tym apostoł Jan pisze: krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. A więc nie chrzest gładzi grzechy, lecz krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przenoszenie na chrzest znaczenia pojednawczego, przysługującego jedynie ofiarze Chrystusa, równa się pomniejszeniu zasług Jego śmierci. Chrzest niemowląt dokonywany jest bez ich zgody lub aprobaty. Przez to naruszone zostaje osobiste prawo wyboru. Wolna wola, jaką Bóg obdarzył ludzi, doznaje pogwałcenia. Ochrzczony w niemowlęctwie nie może być rzecz jasna,
odpowiedzialny za dokonany na nim akt. Ponieważ nie wyraża na to swego przyzwolenia, nie może przyrzec dotrzymania wierności. Chrzest niemowląt w zestawieniu z nauką Pisma Świętego i zdrowym rozsądkiem życia okazuje się ceremonią czczą i pozbawioną nie tylko biblijnego, a nawet logicznego uzasadnienia. Dziękuję.